Witam Was serdecznie. W końcu musiał ze mnie wyjść wizerunek człowieka kulturalnego. Tak, tak wyglądam w pracy też. 24 grudnia formalnie jest dniem pracy, nie jest dniem wolnym, stąd również i dzisiaj ukaże się recenzja piwa. Tak, piwa. Przed tą jednak recenzją chciałem Wam wszystkim, widzom kanału Browar Gdynia, podziękować za wspólny dorobek, za to, że oglądacie kanał, za to, że jesteście wytrwali, komentujecie, być może polecacie ten kanał drugim, innym osobom. Drodzy, chciałbym Wam życzyć jako człowiek pracy wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale też chciałbym Wam życzyć spokoju. Tego, żeby te obowiązki dnia codziennego, tak zwanego dnia szarego, nie przesłaniały Wam odpoczynku, odstresowania się, pobytu razem z bliskimi, pobytu razem z tymi, na którym wam zależy. To tyle, jeżeli chodzi o życzenia. Dzisiaj piwo, które tak naprawdę pasuje do 24 grudnia. Piwo z browaru regionalnego Wąsarz. Piwo to nazywa się Cicha Noc. Tak. Jest to piwo świąteczne. Taki chyba tu jest, tak, dokładnie. Taki tu jest napis. No, etykieta generalnie nawiązuje w pewnym sensie do Cichej Nocy Chmielarzy, ponieważ mamy tutaj piękny domek. Mamy choinkę, taką właściwie znikąd. Kominek się pali, bo dym ulatuje, pełnia księżyca i co? I tyczki na chmiel. No, cicha noc, bo na tyczkach nic się nie dzieje. Okej, no taka trochę ta etykieta stwarza dziwne wrażenie, wydrukowane w domu, ale kontra oczywiście jest. Oto i kontra. Piwo nalane pod kapsel. Kapsel czarny gol. Co czytamy na kontrze? Otóż na kontrze czytamy, iż jest to rozgrzewające ciemne piwo z dodatkiem suszonych śliwek. No to może być ciekawie, ja ostatnio w listopadzie, w październiku, nie wiem, robiłem porter bałtycki na śliwkach suszonych, więc zobaczymy. Skórki pomarańczowej, no nie wiem czy gorzkiej czy słodkiej, zakładam, że, no właśnie, nie wiem, że słodkiej. I aromatycznych przypraw. Dosładzane polskim miodem gryczanym. Oj. Zaczyna być ten napis bardzo nieczytelny oraz wielokwiatowym z zaprzyjaźnionej pasieki. Idealny na grzańca w chłodne zimowe wieczory przy kominku. No stąd chyba ten kominek tutaj w tym domku. No nie będzie dzisiaj grzańca. Piwo jest co prawda w temperaturze generalnie piwo, które tutaj degustuję, jest w temperaturze około 10 do 12 stopni. Czytamy dalej. Skład. Woda, słody jęczmienne. Pilzneński, monachijski, karmelowy 400 chyba. Naprawdę generalnie jakiś chyba wydruk z drukarki, bo to jeszcze z takim tuszem, z niewykalibrowaną głowicą. Kar Aroma, Karafa 2 Special, czyli bezłuskowy słód kolorujący, palony słód pszeniczny, no to spodziewamy się fajnej piany, śliwki suszone, kakao, miód gryczany, miód wielokwiatowy, taki wytłuszczony druk, cynamon, wanilia, skórka pomarańczowy. Ekstrakt początkowy 15,1%, wagowo, alkohol 6, pasteryzowany, niefiltrowany, wyprodukowany oczywiście przez Wąsarz. Tak, i to byłoby na tyle. Kurczę, naprawdę etykieta sprawia wrażenie wydruku na drukarce. Trochę to tak słabo wyszło, jak na Special Limited Edition, ale dobra. Ważne coś w pewnym sensie.
Ważne, co jest w środku. Piwo nie było wcale tanie, granica 8 zł. Bardzo małe nagazowanie. No, skórka pomarańcz. Skórka pomarańcz. Natychmiast. Piękna skórka pomarańczy, a za tym idzie podstawa słodowa. Może minimalnej ilości cynamonu. Ale pomarańcz. Pomarańcz zabija. Pozytywnie oczywiście. Wobec tego dojemy. Piana nie zabija. No chociaż teraz zaczyna się tworzyć. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Piwo jest ciemne. Proszę. Praktycznie bardzo ciemne. Wokół mnie teraz rozlega się piękny, wspaniały aromat słodkich pomarańczy. Takich, które kiedyś, jak statek przypływał do Gdyni, nagle nie wiadomo jak znajdowały się w każdym domu. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Tutaj ta etykieta i odchodzi od tej butelki, i są błędy na niej, i nadrukowane jest tak niespecjalnie, ale chyba na szybko, ale powiem wam, że to co jest w środku, no... Przede wszystkim skórka słodkiej pomarańczy, potem idzie bardzo fajna, słodka, miodowa, miodowo-gryczana podstawa słodowa. Co się nos spędzi? Co to znaczy? Trudno mi tutaj wyczuć wanilię. Być może ona się zaplątuje gdzieś tam z tym miodem i jest niewyczuwalna. No ale z samego aromatu tej słodkiej pomarańczy to piwo jest po prostu niesamowite. No niesamowite. Piana jest koloru bardzo słaba jest piana. Generalnie nie ma piany, ale ta obrączka jest w kolorze ekry. Jeżeli chodzi o śliwkę w ogóle, też jej za bardzo tutaj nie czuję. To już w moim porterze, nieskromnie mówiąc, tą śliwkę było bardziej czuć. No może. Kochani, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, spokoju i abyśmy przetrwali następny rok. Klasa. Może was to zdziwi, ale powiem, że za dużo goryczki. Ona tutaj nie jest naprawdę duża. Ale kurczę, trochę psuje wrażenie. Piwo jest takie ciepłe. Ona faktycznie pasuje na grzańca. No nos mnie spędzi niesamowicie, a nie kłamie. Nie no, krótko mówiąc, piwo pierwsza klasa. Gdyby nie ta taka, daje o sobie znać goryczka, nie na koniec, ale tuż przed końcem. Tak trochę psuje efekt. No nie jest to goryczka alkoholowa, no bo nie no, to jest tylko 6%. Doskonała kompozycja słodowa. Słody palone w ogóle nie zaburzają obrazu. Naprawdę na pierwszy plan wychodzi skórka takiej naprawdę świetnej hiszpańskiej, chyba nie wiem jakie są najlepsze pomarańcze, nie moja branża, ale takiej pomarańczy, wiecie, takiej jak klementynka, tak, z taką skórką. Tak mi się kojarzy. Zaraz za tym pomarańczem uderza nas miód. Bardzo przyjemnie. Jego nie jest za dużo. Piwo jest takie... No nie lepkie, ale takie jedwabne, jedwabiste. No jest naprawdę świetne. Aż chyba
Warto, naprawdę warto, część piwa, ja zostawię sobie część piwa i zagrzeję sobie, zrobię sobie z tego grzańca w jakimś garnuszku. Naprawdę to piwo pasuje na grzańce, może stąd nie liczono na jakąś większą pianę. W smaku są śliwki i to są takie naprawdę śliwki suszone, bardzo fajne, takie bardzo podobne do moich, w mojej firmie. Na samym końcu jest jakieś tam delikatne, są akcenty cynamonowe, to są takie ciepłe przyprawy, no podejrzewam, że to jest cynamon, tak? Bo tu cynamon jest, że nie skłamał, ale taki mam jakieś odczucie. Cynamon, wanilia, no być może to i też wanilia, ponieważ wanilia też jest taka ciepła, słodka, ja sam używam w samochodzie, jeżeli już, to tylko choinek waniliowych. Doskonale to piwo się wpasowuje w atmosferę Wigilii. Polecam to piwo, pomimo według mnie słabej etykiety. Ja zastanawiałem się, powiem wam szczerze, czy w ogóle to piwo kupić ze względu na etykietę. Kiedy sprzedawca powiedział, że to jest wąsosz, no to już było trochę lepiej, ale nadal nie wierzyłem. Kurczę, mówię, no takie fajne etykiety z seria z wąsem, a tutaj taka jakaś wtopa. Ale zawartość jest perfekt, jest świetna. Nie no, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Tym miłym akcentem, kochani, chciałbym tą degustację zakończyć. Jeszcze raz chciałbym wam podziękować za to, że oglądacie kanał Browar Gdynia, za to, że komentujecie, za to, że już zasubskrybowaliście ten kanał. Jest mi z tego powodu naprawdę bardzo miło, daje mi to jakąś tam energię, mówię jakąś tam, ponieważ już wielokrotnie wierzcie mi, jako że no nie jest to moje zajęcie, chciałem bardzo mocno ograniczyć degustacje piwne. Zresztą nadal trochę o tym myślę i tak mi się wydaje, że od stycznia, no nie wiem, co będzie codziennie już, może być ciężko w tym temacie. Ale daje mi to tak zwanego, jak to piszą na forach kopa, satysfakcję. Nawet jeżeli w cyklu ważenia tam udzielacie się bardzo, chyba najbardziej, stąd tak myślę sobie, że chciałbym ten cykl ważenia zwiększyć, ale z kolei no nie ma kto tego piwa pić, to raz. Za bardzo nie mam chęci ważyć piwo w weekend, ponieważ jestem tak padnięty, że wstaję o 12, co jest do mnie niepodobne. Generalnie wstaję o 6.16, tak mam nastawiony budzik. Także pomyśl nad tym wszystkim, ale dosyć narzekania. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wam życzę, spokoju, odstresowania i po prostu odpoczynku. Jeżeli do tego dojdzie pewnego rodzaju duchowość, no to będzie jeszcze lepiej. Pozdrawiam was, kochani. Do zobaczenia.